dzisiaj na moje kolejne wykończone produkty, na kolejny projekt Denko. Tu nie ma co podnosić, bo tu wszystko się wysypuje po prostu z tej reklamówki. Będzie to projekt Denko połączony z kilkoma bublami, o którym chciałam Wam powiedzieć. Ja wysypię sobie wszystko na podłogę. Będzie mi tak łatwiej. Przepraszam. Zaczniemy od razu od bubli. Od razu od bubli zaczynam, dlatego że te kosmetyki powędrują do jednej z moich widzek. Nie piszcie mi tutaj w komentarzu, czy teraz Wam coś wyślę, dlatego że już mam kolejkę. Są 3 dziewczyny, które czekają na kosmetyki, no i pierwsza zostanie obdarowana dzisiaj, bo dzisiaj jadę na pocztę, więc to wyślę. Pierwszą rzeczą jest podkład Perfect Lumiere. Nawet nie wiem, czy warto jest to czytać Chanel, bo to jest Chanel, nie Chanel. Ja ten podkład dostałam z rok temu, byłam bardzo podniecona tym, że mam choćby podróbkę Chanel, kosztował 90 zł. Dla mnie ten podkład nie robi nic kompletnie, użyłam go chyba ze 3 razy, nawet smarowałam nim nogi. Może się przyda innej osobie, może inna osoba będzie z tego bardziej zadowolona, jest to kolorek najjaśniejszy, ze SPF 10, pachnie przepięknie, o tyle co mogę powiedzieć, pachnie przepięknie, wygląda w ten sposób i dla mnie to jest bubel i tyle. Ale może dla kogoś bublem nie będzie. Tak samo jak spray, który stosowałam 2 razy, jest to utrwalający spray do makijażu z Avonu. Wiem, że niektórym osobom bardzo odpowiada, dla mnie to jest bubel. Dostałam teraz z firmy, no właśnie nie pamiętam, chyba Freedom, od Emilii z Londynu i spisuje się super, więc to nie jest po prostu spray, sprayowi nierówny widzę. I ten z Avonu był przyciśnięty 2 razy, również wędruje do mojej widzki. Dla mnie to również jest bubel i nie warto swojej złotówki. Dla mnie nic nie utrzymuje makijażu, kompletnie jakbym się tym nie popsikała, więc po prostu bez sensu. Dobra, kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam tutaj pokazać, dobra, to nieważne. Kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać w zużytych przeze mnie kosmetykach, jest Bourjois Healthy Mix, wykończony po prostu do cna. Widzę, że on jest cały zaklejony przez wosk, ale nieważne. Całkowicie brudne opakowanie. Bourjois Healthy Mix, mój kolorek to... Kurczę, no wiecie co? Mówiłam Wam 150... N52 Vanilla. Ja dostałam teraz od widzki Ewy pełnowymiarowy produkt również tego Healthy Mix Bourjois, jaśniejszy odcień, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Jeszcze nie testowałam. Niedługo dla Was taki test zrobię kilku podkładów, jak lampa do mnie przyjdzie. Ale co mogę o tym powiedzieć? Najlepszy podkład, jaki w życiu miałam i ja proponuję Wam, jeżeli lubicie takie średnie krycie, ale taka piękna, odświeżona cera, żółte tony, sięgnijcie, bo ten podkład na tej promocji minus 49%, która zaczyna się 20 kwietnia właśnie na podkłady i produkty do twarzy. Podkłady pudry, korektory i tak dalej. Więc Bourjois Healthy Mix tu nawet nie ma co pokazywać. Jest całkowicie brudny, wykończony do końca. Więc po ten podkład miałam sięgnąć na tej promocji, ale że dostałam, więc tego nie zrobię po prostu. Kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam polecić jest... polecić i którą wykończyłam. Jest... oczywiście ja mam tutaj miniaturkę, ale można również zakupić pełnowymiarowe opakowanie. Nawilżające mleczko Nektar. Stołpy nawilża i uelastycznie przywraca gładkość. Fantastyczne mleczko, ja miałam taką próbkę do spróbowania właśnie. Fantastycznie nawilża, zostawia skórę taką cudowną, taką mięsistą. No bardzo fajne mleczko do ciała. Prezentuje się w ten sposób, całkowicie zużyte. Kolejną rzeczą, która moim zdaniem jest bublem i oczywiście to też wrzucę jednej z moich widzek, dlatego że to użyłam 3 razy, ja po prostu nie umiem tego używać. Jest to Footworks, ja bardzo lubię tą serię z Avonu, czyli tą serię do stóp. I bardzo lubię peelingi do stóp z tej serii, kremy i sobie zamówiłam, nie wiem po co, intensywnie pielęgnująca maska do stóp 3 w jednym. I wiecie, dlaczego tego nie lubię? Bo sposób użycia jest taki, wmasować skórę stóp i nóg, pozostawić do wyschnięcia, spłukać. I ja siedzę z takimi wysmarowanymi nogami na krześle po prostu założonymi albo na kanapie. Wszystko brudne na fioletowo tym. Dojść później pod prysznic, nie mogę, żeby to zmyć. Najlepiej było miskę przynieść. Zawsze o tym zapominam. Po prostu dla mnie bezsensowny produkt. Kompletnie nieprzydatny i może i działa, ale ja nie umiem tego używać. Prezentuję się w ten sposób. Nie umiem. Nie mam zamiaru się tak męczyć, żeby go używać. Więc tyle. Kolejnym wykończonym przeze mnie produktem już nakrętkę wyrzuciłam, bo ja zbieram nakrętaczki, jak Wam już mówiłam. Zbierajcie nakrętaczki, na pewno w Waszych miejscach zamieszkania też są takie miejsca, gdzie zbiera się zakrętki, by pomóc chorym dzieciom, czy na ich rehabilitację, czy na wózek inwalidzki, czy na łóżko takie rehabilitacyjne. Na pewno są takie miejsca, więc zbierajcie zakrętki, nie wyrzucajcie, nic Was to nie kosztuje. Jest to mój ulubieniec DAF, jest to ten z... zapach mydła z peelingiem, najlepszy żel pod prysznic, jaki miałam, ja będę zawsze się powtarzała, bo ja nie miałam lepszego żelu pod prysznic, ja po prostu ten żel ubóstwiam i na pewno do niego wrócę, na pewno. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest seria z Planet Spa Bees Full Nutrition. Wiem, że... może po polsku? Po co się męczyć? Odżywcze masło do ciała z masłem SHE, odżywczy krem do rąk, stóp i łokci z masłem SHE.
Shisha, jak tam chcecie. Ale co Wam chciałam powiedzieć? Jeden ten zapach pokocha, drugi go znienawidzi. Jak uwielbiacie zapach masła właśnie shi, to na maksa tym pachnie. Mnie ten zapach w trakcie używania raz zachwycał, raz męczył, bo jest bardzo ciężki, bardzo mocny. Taki typowy na wieczór. I tak to robiłam, tak stosowałam kremem, smarowałam sobie stopy i ręce przed pójściem spać od razu w łóżku, a to stosowałam na całe ciało po wyjściu spod prysznic. Jedno, co mogę powiedzieć, ja uwielbiam konsystencję tego masła. Było naprawdę jak masło, gęste, takie fantastyczne. Fantastyczne i jak będzie w jakiejś fajnej promocji, to wrócę do tego masła, ale tak samo mogę powiedzieć, więc dwa wykończone produkty, ale tak samo mogę powiedzieć o maśle, które kupiłam sobie w aptece z serii, z firmy Anida, Medisoft, kremowy balsam do ciała nawilżający, skóra sucha i wrażliwa. Dla mnie ten balsam był fantastyczny, ten zapach był tak miły, tak przyjemny i właśnie dzień i noc dla mnie pachnie kwiatami, ale i z połączeniem, kwiaty połączone z takim zapachem kremu Nivea po prostu, a ja takie zapachy uwielbiam, takie po prostu czyste, świeże, pudrowe, fantastyczny balsam i ja za niego zapłaciłam chyba 8 zł, jakieś promocji, czy 7, nawet już nie pamiętam, może też Wam go w jakimś holu pokazałam. Ja chyba za szybko mówię, nie dziewczyny? Nie umiem się po prostu tak się nakręcę i tak gadam. Dobra. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest Anew, preparat oczyszczający do twarzy w kremie. Skutecznie oczyszcza skórę, ale jej nie wysusza, prawda? To jest w konsystencji kremu, więc nakładacie na buzię jak krem, potem moczycie wodą i spłukujecie. Fajny, ale nie najlepszy. Zdecydowanie fajny kosmetyk. Nie powiem, że był niefajny. Fantastycznie dobywał makijaż cały, oczy, linery, tusze, wszystko. Wszystko schodziło po tym. Ja już jak przecierałam twarz tonikiem, to ten wacik był czysty, więc to jest dowód na to, że działa fantastycznie. Ale po prostu do niego nie wrócę, bo ja lubię stosować, jeżeli chodzi o żele, mycie twarzy, testować ciągle coś innego. I teraz kupiłam sobie z kolasteny pierwszy raz, więc do tego po prostu zwyczajnie nie wrócę, chyba że znowu na takiej fantastycznej promocji kupię, jak mi się trafił. Ja chyba za 10 zł go kupiłam. Kolejną rzeczą wykończoną przeze mnie, przez mojego synka rzeczą jest Emotopic. Balsam nawilżający, natłuszczający do codziennej pielęgnacji skóry, zapobiega suchości skóry i nawrotom przesuszenia od pierwszego dnia życia. Ja Wam powiem, że to jest coś fantastycznego, już się o tym rozpowiadałam. Wszystkie krostki, które miałam na udach od tego grzania w kaloryferach i tak dalej, poznikały dzięki temu balsamowi. Moje dziecko już nie ma problemu z taką suchą skórą. Teraz zamieniliśmy na taką serię, nie Emotopic, ale wiecie o co mi chodzi, dla tych... O matko, do skazy białkową, jak się ma, do skóry atopowej. O, do skóry atopowej zmieniliśmy na balsam do skóry atopowej z ziai tym razem, dlatego że jedna z moich widzek jest farmaceutką i powiedziała, że skóra bardzo się przyzwyczaja do tych emolientów. Im droższy, tym do takiego się skóra przyzwyczaja. Lepiej zaczynać od tańszych niż później, bo później z tej półki cenowej nie można zejść, a to jednak kosztuje ponad 30 zł. Więc teraz zakupiłam ziajkę, zobaczymy, czy tak samo posłuży. Jak nie, to na pewno do tego wrócę, bo balsam był godny polecenia i wiem, że Wy również byłyście nim zainteresowane. Na długo starczył, na miesiąc na pewno. Bardzo fajna, we dwójkę go stosowaliśmy. Kolejna rzecz, o której chyba za dużo nie muszę się wypowiadać. HIP, oliwka do ciała, olejek z migdałów. Najlepszy kosmetyk do pielęgnacji, jaki miałam, dlatego ja nie ma co tu po prostu więcej mówić. Również mam tutaj SOS Hand Koncentrat z Cien, jak się to czyta, z Lidla. Ja akurat mam to z Lidla niemieckiego. Powiem Wam, że nie wrócę. Co mi tak pachnie? Co tu? Tak, wosk. Nie wrócę, bo dla mnie... robi taką tłustą powłokę na rękach i ta tłusta powłoka u mnie w ogóle nie wsiąka, jest cały czas tłusta, ja muszę za chwilę ręce umyć. Ja nie lubię takich kremów, na które trzeba czekać, aż się wsiąkną po prostu przez godzinę czasu. I to jest połowa tego produktu i ja już go nie zużyję, nie będę się tym męczyć. Kolejnym produktem, który wykończyłam jest paletka... Nie, przepraszam. Kolejnym produktem, który nie wykończyłam, ale powędruję do jednej z moich widzek, dlatego że... przepraszam. Nie palę siódmy dzień i na okrągło tak kaszlę, ale nieważne. Są to cienie True Color Mocha Latte i też powędruję do drugiej mojej widzki, dlatego że pierwsza nie jest zainteresowana cieniami, to tylko jeden jest wykończony, drugi prawie całkowicie. Dwa są ledwo ruszone i powiem Wam, że po prostu dla tych dwóch cieni naprawdę warto, po prostu jak mam zamiar, też się nie krzyczcie tutaj, bo niektóre osoby wcale nie mają pretensji o to, że dostają tak zużyte produkty, bo doskonale wiedzą, co dostają i proszą o te kosmetyki. Dlaczego miałam się nie podzielić, a wyrzucić to do śmietnika, skoro ja nie używam, a mam bardzo podobne cienie już, a cienie używam po prostu raz na rok, więc zdecydowanie ten kosmetyk również powędruje do mojej widzki.
Kolejny produkt, który jest produktem wykończonym przeze mnie, jest korektor pod oczy, który ja uwielbiam. Z BB Beauty, z Biedronki. Kolorek najjaśniejszy, czy tu w ogóle pisze, jaki to kolor? 01, tak, kolorek 01. Dla mnie najlepszy korektor pod oczy, jaki miałam i właśnie z Biedronki. Mimo, że ten z serii Hypoallergenic też mi odpowiada, ale ten zdecydowanie lepszy i godny uwagi, a i za tańsze pieniążki. W Biedronce go dostaniecie, fantastyczny. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest żel antybakteryjny, antibakterial gel do użycia bez wody, alkohol 62%, składniki nawilżające. Jaśminowy, ja kupiłam w aptece za złoty 99, po prostu nie ma się co tu rozwodzić. Wykończyłam jak każdy żel tego typu. Kolejną rzeczą jest maseczka. Maseczka, którą ja dostałam, poczekajcie, od kogo dostałam? Od Angeliki. Tak, od Angeliki dostałam tą maseczkę. Jestem zachwycona. Maseczka regenerująca z glinką brązową do każdej rodzaj skóry. Jestem maseczką zachwycona. Miałam twarz jak pupa niemowlaka po zbyciu tej maseczki. Zapach jest dla mnie po prostu nieziemski tej maseczki. Coś fantastycznego, taki ziemisty, ale taki przyjemny. Nawet nie, ja nie umiem Wam opisywać zapachu, więc przepraszam. I u nas otworzyli oddział Ziai, sklepik firmowy Ziai i ja się teraz wybieram po pełnowymiarowe opakowanie tej maseczki. Mam nadzieję, że będzie. Dlatego, że ja jestem po prostu zachwycona. Już dawno mi nic, żadna maseczka tak nie zachwyciła jak maseczki babuszki Agafi. I to jest kolejna rzecz. Cudowna maseczka z glinką brązową. Na pewno zakupię pełnowymiarowe opakowanie, było to coś cudownego. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą i byłam też zachwycona tą maseczką. Jest to maseczka, ale nie sięgnę po to, bo to jest za drogi bajer. Jest to saszetka właśnie z firmy Empiria. Ja zostałam skuszona przez farmaceutę w aptece na tą maseczkę. Kupiłam sobie 3 albo 2, wszystkie zużyłam. Intensywnie nawilżająca. Jest na maks nawilżająca. Ja Wam powiem, że jak macie problem z suchą skórą, ja mam cerę mieszaną, ale w kierunku suchej. I nawet wrażliwą, więc dla mnie ta maska była fantastyczna. Ale 4 zł kosztuje taka saszetka, więc dla mnie to nie jest fajna cena za taką ilość maseczki, a tym bardziej, że mi ta maseczka starczyła na raz. A zazwyczaj takie maseczki mam dawać 2 razy, ta maseczka starcza mi na raz, jak chciałam ją rozprowadzić czymś szyi na dekolcie, to zdecydowanie na raz. Więc za 4 zł uważam, że nie warto, bo są inne nawilżające maseczki, które są godne polecenia w niższej cenie. Choćby maseczki babuszki Agafi, które nam starczają na 15 użyć po prostu za 8 zł. U mnie 8 zł, bo ja w sklepie stacjonarnym kupuję. Kolejna maseczka, jaką zużyłam, efekt mezoterapii, ultra misturing, strata tata, każdy rodzaj cery, skóra wrażliwa. Jaka to jest firma w ogóle, bo drugą część Bilenda. Drugą część jeszcze mam. Zero zachwytu. Zero zachwytu, może dlatego, że nie lubię takiej konsystencji, taki żel na buzi. Potem to tak ścieramy mokrym wacikiem. Nic nie zrobiła ta maseczka, ja nie przepadam, po prostu dla mnie nic szczególnego, na pewno po to nie sięgnę po raz kolejny. Kolejną wykończoną przeze mnie z rzeczą, którą ja polecam Wam zakupić w promocji minus 49%. Nigdy nie miałam lepszego pudru prasowanego. Mój kolorek to był 001 Light Porcelan. Jest to Rimmel London Lasting Finish 25 godzin. Ma się na twarzy utrzymywać. I powiem Wam, że jak się zawsze śmieję z tych 25 godzin, nie testowałam go 25 godzin, ale cały dzień bez żadnych poprawek moja skóra wytrzymuje. Po prostu wytrzymuje. Puderek możecie jeszcze zobaczyć, jak wygląda, bo ja już nie będę go używać. Jest, o widzicie, tam jest, tutaj mamy, odpadła ta, tu mamy lustereczko, z tej strony mamy miejsce na gąbeczkę, którą już oczywiście gdzieś zgubiłam, więc ja Wam ten puderek serdecznie polecam na tej promocji, bo wtedy się bardzo go opłaca kupić, a on mnie też nie należy do tanich. Kolejną rzeczą, jaką wykończyłam, też nic zadziwiającego, Head & Shoulders 2 w 1, mentolowy, najbardziej lubię ten mentolowy. I ten push-up, i cytrynowy, zresztą każdy lubi, Head & Shoulders, bardzo lubię, moje włosy, ja nie wiem, czy to są SLS-y, bo w sumie nie doczytałam, ale chciałam Wam powiedzieć, że moje włosy lubią SLS-y. Ja im bardziej naturalny szampon, tym bardziej muszę się męczyć ze swoimi włosami. Ale mniejsza o to, szampon wykończyłam, na pewno wrócę do Head & Shoulders, ale teraz stosuję ten Radical na wzrost włosów w cierkę z czego? Jantar, tak, w ścierkę jantar do skóry głowy. Na końcu stosuję olej kokosowy. Wybaczcie, w ogóle mam jeszcze mokre włosy. A rano prysznic brałam i jeszcze nie zdążyłam, nie zdążyły one podeschnąć. Ale na pewno do tego wrócę, jak moje włosy po prostu troszeczkę odżyją, bo teraz mam z nimi problem, dlatego że się kruszą, tak jak mówiłam Wam, do fryzjera się wybierałam, nie wybrałam się. Ja się tak boję, ale wiem, że muszę. Więc idę do fryzjera na ścięcie końcówek i wtedy pewnie wrócę do mojego ulubionego Head & Shoulders. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą, dlaczego to się tu znalazło? Połowę produktu. Spray przyspieszający wysychanie lakieru. To jest w ogóle mój hit i ulubieniec. On żadnej, w ogóle nie jest wykończony. Kolejnym ulubieńcem, wybaczcie, wszystko jest po prostu, wygląda jak po prostu w białym śluzie. Obrzydliwie to zabrzmiało, ale wszystko jest w wosku.
W resztkach wosku. Zaraz Wam pokażę jakiego, ale nieważne. Jest to serum na zniszczone końcówki, każdy rodzaj włosów z Avonu Advanced Technology. Ja już Wam mówiłam, to jest ulubieniec na zmianę z Marionem. Stosuję na końcówki, bardzo lubię, bardzo, bardzo, a zapach jest dla mnie nieziemski. I co jest w Avonie, w jakiejś promocji, ja po ten produkt sięgam i po raz kolejny po niego sięgnę. Kolejnym produktem, jaki wykończyłam, a raczej nie wykończyłam, tylko po prostu zasek, jest beznadziejny lakier, najgorszy jaki miałam. Nawet nie wiem, co to jest za firma, co to wszystko pościerane. Wet. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Lakier prezentuje się w ten sposób. Biały, perłowy, ohydny, obrzydliwy. Nie ma w ogóle co mówić. Idzie do świetnika. I tu jest sprawca zaklejonych wszystkich kosmetyków. Jest to Yankee Candle Serenite Sunset. Ja Wam powiem. Serengeti Sunset. Cholera wie, nie rozumiem. Sunset, jakiś zachód słońca, ale jaki Serengeti, to nie mam pojęcia. Bardzo mi się podobał ten zapach. Bardzo mi się podobał ten zapach. Ja wolę delikatniejsze niby zapach, ale w domu mi się bardzo podobało, jak pachniało tym właśnie woskiem. Przepięknie i jest bardzo intensywny i taki mocny. Bardzo mi się podobał, bardzo. Szczególnie, jak tutaj dla Was wieczorem obrabiałam filmiki i sobie zapaliłam. Coś pięknego. Kolejną rzeczą, jaką ja Wam serdecznie polecam, pokazuję Wam tylko woreczek po tym i metkę. Była to półkula musująca do kąpieli o zapachu pomarańczy i wanilii z olejem makadamia z firmy Nakomi. Ja Wam powiem, że to było takie cudo. Woda była taka, jakbym oliwki do niej nalała. Moja skóra była tak jedwabista i pachnąca. Ten woreczek tak pachnie. Zapach i to nawilżanie skóry wygląda w ten sposób. Proszę się tylko przyjrzeć na tą ulotkę. No półkula jak półkula, po prostu roztopiła się w wodzie i koniec. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest naturalny oliwkowy płyn micelarny, oczyszczanie twarzy, demakijaż oczu. Geniusz, cudowny, fantastyczny. Ja, jak wiecie, uwielbiam tonik ogórkowy, ale powiem Wam, że go po prostu uwielbiam za ten zapach, za to działanie i to jest równie dobre. Brakuje mi tylko tego zapachu ogórka, no jednak to oliwkowy, no ale jedynie to mi przeszkadzało, działało fantastycznie. Ja wszystkim polecam po prostu takiego oczyszczenia twarzy po żelu na przykład, czy po zmyciu jakimś mleczkiem, po demakijażu twarzy, odświeżenie sobie takim płynem micelarnym. Fantastyczny, naprawdę fantastyczny. Ja teraz mam po prostu z Avonu jakiś, więc tamten muszę skończyć, ale do tego na pewno wrócę, bo był fantastyczny. Moja skóra bardzo się z nim lubiła. Kolejną rzeczą, jaką wykończyłam, jest to próbka Chanel numer 5. Są to perfumy. Tak, to była woda perfumowana? Eau de Parfum. Tak, perfumy. Chanel numer 5. I co Wam powiem? Moje ogromne zaskoczenie. Dostałam od męża Euforię Calvina Kleina i tam było dołączone kilka takich właśnie próbeczek. Dostał mój mąż w Douglasie właśnie dla mnie. Ale gadam. I powiem Wam, że byłam zdziwiona tym zapachem. Mówię do Macka, słuchaj, to po prostu jak mydło, śmierdzi intensywne i tak dalej. Ale pewnego dnia się tym psiknęłam. Zachwytów ludzi dookoła mnie nie było końca. Czym ja tak pięknie pachnę? Co to tak pięknie pachnie? Jak to pięknie na mnie pachnie? Mama była zachwycona, mąż był zachwycony. I ja stwierdziłam, że faktycznie na mnie ten zapach tak pięknie pachnie, że jestem w szoku, że Chanel numer 5, na które zawsze patrzyłam jak na perfumę taką mocną, taką intensywną, taką właśnie mydlaną, tak mi się to kojarzyło, będzie moim zapachem. Te perfumy mnie urzekły. Urzekły mnie i jestem w ogromnym szoku, dlatego że ja zawsze wszystko, co delikatniejsze, co takie kwiatowe, słodkie i tak dalej, ja nie wiem, czy to się cokolwiek zoomuje. A tu Chanel numer 5. Szkoda, że tylko, że to jest tak maksymalnie drogie, że te perfumy są tak maksymalnie drogie, bo urzekły mnie, po prostu mnie urzekły. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest Big Miss Soleil. Są to maszynki do depilacji, do golenia. Cztery maszynki, one były tutaj reklamowane przez Ewę Chodakowską i któraś z widzek mi napisała, że musiała zmienić te maszynki, bo bardzo zacinają. A dla mnie to był ogromny plus, nie że nie zacinały, ale to, że były na maksa ostre. Trzeba bardzo uważać, jak się przykładało tą maszynkę do nogi, do pachy czy do innych części ciała. Ale goliły na po prostu gładziutką taflę. Coś wspaniałego. Ja byłam zachwycona tymi maszynkami. Tak jak mówię, wystarczy być po prostu delikatnym i ja na pewno do tych maszynek wrócę, bo ja lepszych jednorazówek nie miałam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne. Teraz tak się rozglądam, bo ja tak wszystko powysypywałam. Tak, to koniec mojego denka kosmetycznego. Mam nadzieję, że może na któryś produkt się skusicie właśnie w tej promocji minus 49% Bourjois Healthy Mix.
Bardzo Wam serdecznie polecam, tak samo jak ten Rimmel Lasting Finish puder prasowany, zdecydowanie. I co? Dziękuję Wam ślicznie za to, że ze mną byliście, dziękuję za oglądanie. Na uszach mam, jak możecie zauważyć, kolczyki od Reginy, po raz kolejny Reginko, bardzo Ci dziękuję. I konturówkę od Angeliki Skobo, oczywiście w opisie macie, jaki to jest kolor. I co? Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!